Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll i Pan Hyde. Część szósta. Trzeba panu wiedzieć, że ten czy to, co od tygodnia mieszka w gabinecie, po całych dniach i nocach dopomina się o jakieś lekarstwo i nic więcej. On, to znaczy mój pan, też miał zwyczaj wypisywać rozkazy i rzucać kartki na schody, ale zdarzało się to rzadko. A teraz przez okrągły tydzień nic tylko papier i papier. Nawet jedzenie, które zostawiam na stopniach pod samymi drzwiami, znika dopiero jak nikt nie patrzy. Proszę teraz uważać, panie mecenasie. Co dzień, ba, dwa albo trzy razy dziennie znajdują zamówienia albo reklamacje, jak głupi biegam po wszystkich hurtowniach aptecznych w Londynie. Niech tylko wrócę z tym medykamentem, zaraz znajdzie się polecenie, żeby go zwrócić, bo jest niezupełnie czysty. Albo i zamówienie do jakiejś innej firmy. Nie wiem, po co, panie mecenasie, ale ten lek jest bardzo potrzebny w gabinecie. Masz może taki list? Zapytał stary jurysta. Poole sięgnął do kieszeni i wręczył panu Attersonowi zmiętą kartkę. Ten zaś przysunął się do świecy i przy mdłym płomyku przeczytał. Doktor Jekyll przesyła panom Moe wyrazy szacunku i uprzejmie komunikuje, że dostarczona przez nich ostatnio próbka jest zanieczyszczona. Nie nadaje się do zamierzonego celu. Przypominam, że w roku 1800 nabyłem u panów stosunkowo znaczną ilość tego samego środka. Obecnie zaś proszę gorąco o dołożenie wszelkich starań, by dostarczyć mi niezwłocznie bodaj nieznaczną dozę poprzedniej jakości. Ze względu na wagę sprawy, cena nie odgrywa roli. Do tego momentu list był stosunkowo spokojny. Dalej jednak widniał duży kleks, jak gdyby nerwy zawiodły piszącego i reklamacja kończyła się rozpaczliwym wykrzyknikiem. Na miłość Herdzie Boskie, wynajdźcie bodaj szczyptę. Osobliwy list, mruknął pan Atterson i zaraz dorzucił szorstko. Dlaczego otwarty? Subjekt od panów Moe zirytował się i rzucił mi w nos tę kartkę, objaśnił Poole. Niewątpliwie to pismo doktora, podjął adwokat. Jak sądzisz, Poole? Tak mi się też zdawało, przyznał kamerdyner, lecz po tej chwili zmienił ton i zawołał. Co tam pismo? Widziałem go przecież. Widziałeś? No i... A no tak, panie mecenasie, podjął Poole. Niespodziewanie wszedłem z ogrodu do starego prosektorium. On wymknął się na moment z gabinetu, żeby poszukać tego medykamentu, czy Bóg tam wie czego. Myszkował właśnie w kącie między próżnymi skrzynkami. Jak mnie usłyszał, podniósł głowę, wrzasnął przeraźliwie i czmychnął na schody. Tylko drzwi trzasnęły. Ach, panie mecenasie, widziałem go przez chwilkę, ale to wystarczyło, żeby włosy stanęły mi dęba. Jeżeli to był mój pan, czemu u Boga Ojca miał maskę na twarzy? Jeżeli to był mój pan, to dlaczego piszczał niby szczur i umykał przede mną? Długo mu przecież służę. A zresztą, urwał nagle i dłonią przesunął po czole. Bardzo to wszystko zagadkowe, odparł stary jurysta. Wydaje mi się jednak, że zaczynam się domyślać. Posłuchaj, Poole.
Twój pan cierpi na jakąś okropną chorobę, co nie tylko torturuje, lecz również oszpeca chorego. Stąd, jak mniemam, zmiana głosu, maska na twarzy i unikanie przyjaciół. Stąd gorączkowe poszukiwanie leku, w który nieszczęśnik wierzy i spodziewa się całkowitego uleczenia. Daj Boże, by się nie łudził, daj Boże. Oto moje wnioski. Smutne, co prawda, i budzące trwogę, ale proste, naturalne, logiczne. Poza tym uwalniają nas od lęku przed zbrodnią lub czymś nadprzyrodzonym. Panie mecenasie, zawołał śmiertelnie blady kamerdynar, to, co widziałem, nie było wcale moim panem. Nie mam najmniejszej wątpliwości. Mój pan, tu obejrzał się trwożnie i począł mówić szeptem, był słusznego wzrostu, dobrze zbudowany, a tamto, pokurcz, karzeł. Pan Utterson próbował oponować, ale Pól krzyknął. Ach, panie mecenasie, myśli pan, że po 20 latach służby mógłbym nie poznać doktora Jekylla? Że nie wiem, dokąd on sięga głową, kiedy mija drzwi gabinetu? Przez pół życia widywałem go nie raz i nie dwa razy na dzień. Nie, panie mecenasie, ten stwór w masce nie był moim panem. Bóg wie, co to takiego, ale na pewno nie doktor Jekyll. Głos serca wciąż mi mówi, że mój pan zamordowany. Jeżeli naprawdę jesteś takiego zdania, za obowiązek swój uważam rozwikłanie zagadki. Chciałbym uszanować wstyd i wolę twojego pana. Zbija mnie jednak z tropu list, który na pozór dowodzi, iż doktor Jekyll żyje. Mimo wszystko, jednak sumienie nakazuje mi wyważyć drzwi. Ach, panie mecenasie, zawołał kamerdyner, to racja, święta racja. Powstaje jednak kwestia, kto ma to zrobić, podjął pan Utterson. Jak to? Naturalnie pan mecenas ze mną. Słusznie, Pól. Pamiętaj, cokolwiek by się stało, moja głowa byś ty nie ucierpiał. W prosektorium jest siekiera, a pan może wziąć z kuchni pogrzebacz, ożywił się wierny sługa. Pan Utterson wziął prymitywne, lecz ciężkie narzędzie i przez chwilę ważył je w ręku. Zdajesz sobie sprawę, Pól, zapytał spoglądając słudze w oczy, że narażamy się na niebezpieczeństwo? No pewnie, pewnie, panie mecenasie. Dobrze, zatem abyśmy byli ze sobą szczerzy, podjął stary jurysta. Obydwaj, myślimy więcej niż mówimy. Zrzućmy ten ciężar. Powiedz mi otwarcie, czy poznałeś to tajemnicze stworzenie w masce? Widzi pan, mecenas, uciekał co tchu i tak było zgięte, że przysiąc bym nie mógł, ale jeżeli pan zapyta, czy to był pan Hyde, odpowiem tak. Tak mi się przynajmniej zdawało. Cóż, wzrostem się nie różniło i miało takie same zwinne, lekkie ruchy. A zresztą, któż inny mógłby zakraść się przez drzwi laboratorium? Niech pan nie zapomina, że w dniu śmierci Sir Danversa Carew pan Hyde na pewno miał klucz przy sobie. Ale nie na tym koniec. Nie wiem, czy pan mecenas zetknął się kiedy z panem Hyde'em? Tak, odparł prawnik. Raz z nim rozmawiałem. A więc musi pan wiedzieć, podobnie jak my wszyscy, że tego człowieka otacza coś dziwnego, coś takiego, aż się zimno robi. Nie wiem, jak to wyrazić, panie mecenasie, ale ile razy go spotkałem, mrówki, chodziły mi po grzbiecie. Przyznaję, że ja również odczuwałem coś w tym sensie, mruknął pan Utterson. A, widzi pan mecenas. Otóż jak stworzenie w masce wyskoczyło z pomiędzy skrzynek i niby małpa czmychnęło do gabinetu, poczułem takie właśnie mrówki na plecach. Ach, panie mecenasie, wiem, że to żaden dowód. Przecież nie jestem zupełnym nieukiem, ale człowiek ma swoje przeczucia i gotowym przysiąc na Ewangelię, że to był pan Hyde. Tak, tak, powiedział adwokat. Od dawna obawiałem się czegoś w tym rodzaju. Zło leżało u fundamentów tej przyjaźni. Zło musiało z niej wyniknąć. Tak jest, Pól, masz słuszność. Podejrzewam, że biedny Henryk zginął tragiczną śmiercią, a morderca, Bogu wiadomo dlaczego, zagnieździł się w pokoju ofiary. Nam powinna przypaść w udziale pomsta. Zawołaj Bradshawa. Lokaj stawił się wnet na wezwanie, chociaż blady był i roztrzęsiony. Trzymaj się, Bradshaw, powitał go adwokat. Niepewność dręczy was wszystkich. Dobrze to rozumiem. Obecnie jednak chcemy rozwikłać zagadkę.
My z Poolem wyłamiemy drzwi gabinetu. Jeżeli wszystko okaże się w porządku, całą odpowiedzialność biorę na własne barki. Jeżeli jednak coś stało się naprawdę i złoczyńca będzie próbował ucieczki, trzeba temu zapobiec. Bradshaw, weź do pomocy chłopca kredensowego. Uzbroicie się w tęgie kije i zajmiecie posterunki na ulicy, przed drzwiami laboratorium. Daję wam na to 10 minut. Lokaj wyszedł, a pan Utterson spojrzał na zegarek. Nasza kolej, Poole, powiedział. Do roboty. Z tymi słowy ścisnął pod pachą pogrzebacz i pierwszy ruszył na podwórko. Tymczasem chmury przesłoniły księżyc i zrobiło się zupełnie ciemno. Nagłe podmuchy wiatru przenikały od czasu do czasu w głęboką studnię murów i chwiały płomieniami świecy. Prawie po omacku dwaj spiskowcy dotarli do starego prosektorium i tam usiedli, czekając właściwej pory. Z dala dochodził głuchy pomruk stolicy, lecz w bezpośredniej bliskości słychać było tylko odgłos szybkich, nerwowych kroków przemierzających gabinet tam i z powrotem. Cały dzień tak chodzi, panie mecenasie, szepnął Poole. Cały dzień i większą część nocy. Ustaje tylko na chwilę, jak nowa próbka leku przyjdzie z jakiejś apteki. Tak, tak, nieczyste sumienie to najgorszy wróg spoczynku. Ach, panie mecenasie, w każdym tym kroku czuć krew. Niech pan dobrze posłucha. Czy to chód mojego pana? Echo powolnej przechadzki tam i z powrotem było dziwne, lekkie, jakieś nierytmiczne. Nie przypominało wcale odgłosu ciężkich, miarowych kroków doktora Henryka Jekylla. Utterson westchnął. Nie dobywają się stamtąd żadne inne odgłosy? Zapytał. Raz słyszałem płacz, odrzekł kamerdyner. Płacz? Jak to? Nagły dreszcz wstrząsnął starym jurystą. Zawodzenie, niby kobiety albo potępionej duszy. Wzięło mnie to za serce, jak odchodziłem. Samemu mi się chciało płakać. Tymczasem 10 minut dobiegło końca. Poole wygrzebał siekierą. Spod stosu słomy i na najbliższym stole ustawił świecę, by im było jasno w czasie ataku. Obydwaj wstrzymali dech i postąpili w stronę drzwi, za którymi wciąż zakłócał ciszę nocną szelest przechadzki. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Jekyll, chcę się z tobą widzieć, zawołał donośnie adwokat i umilkł na moment, lecz nie otrzymał odpowiedzi. Ostrzegam lojalnie. Mamy uzasadnione powody do obaw. Chcesz czy nie chcesz, musimy się zobaczyć. Zgodzisz się na to lub użyjemy siły. Utterson, odpowiedział płaczliwy głos. Ulituj się na miłosierdzie boskie. Ha, to nie głos Jekylla, lecz Hyde'a, krzyknął adwokat. Do drzwi, Poole. Kamerdyner zamachnął się potężnie. Cios wstrząsnął starą budowlą, obite czerwonym filcem drzwi podskoczyły na ryglu i zawiasach. W gabinecie rozbrzmiał zwierzęcy wrzask śmiertelnej trwogi. Siekiera wznosiła się i opadała 4 razy. Deski trzeszczały, futryna dygotała w murze, ale drzewo było twarde, a okucia wybornej roboty. Toteż dopiero za 5. ciosem zamek puścił i porąbane drzwi opadły na dywan w gabinecie. Zdobywcy, jak gdyby oszołomieni krótkotrwałym hałasem i ciszą, która nagle zapanowała, cofnęli się i trwożnie zajrzeli do środka. Mieli przed sobą przestronny gabinet, rozjaśniony ciepłym blaskiem lampy. Ogień tańczył i huczał na kominku. Czajnik nucił cieniutkim głosikiem, a podal zaś czekała zastawa do herbaty. Parę szuflad było otwartych. Na biurku papiery leżały w doskonałym ładzie. Zaciśnie i przytulnie. Gdyby nie oszklone szafki pełne medykamentów, rzekłbyś najzwyklejszy pokój, jakich nie brakuje w Londynie. Po środku leżał mężczyzna, drgający jeszcze i dziwacznie powykręcany. Pan Utterson i Poole zbliżyli się na palcach. Odwrócili ciało na wznak i spojrzeli w twarz Edwarda Hyde'a. Miał na sobie ubranie o wiele za duże. Miary doktora Jekylla. Mięśnie twarzy poruszały się, stwarzając pozór życia. Lecz życie opuściło już ów kształt ludzki. Zgnieciona fiolka w dłoni, silny zapach gorzkich migdałów unoszący się w powietrzu powiedziały staremu juryście, iż ogląda zwłoki samobójcy. Za późno na ratunek lub karę, orzekł poważnie pan Utterson.
Hyde odszedł, by zdać sprawę z żywota. Pozostaje nam jedno. Odszukać ciało twojego pana. Stara budowla składała się właściwie z dwóch pomieszczeń. Prawie cały parter zajmowało oświetlone z góry prosektorium. Gabinet zaś stanowił w głębi półpiętro i miał trzy okna z widokiem na zaułek. Z prosektorium do drzwi na boczną uliczkę wiódł korytarz połączony schodkami z drugim wejściem gabinetu. Ponadto było tylko kilka ciemnych schowków i przestronna piwnica. Nie marnując czasu, adwokat i kamerdyner jęli przetrząsać te zakątki. Ze schowkami skończyli szybko, gdyż stały pustką, a pył podnoszący się przy otwieraniu drzwi dowodził, że nikt nie zaglądał tam od dawna. W piwnicy leżały wprawdzie stosy rupieci, przeważnie z czasów znakomitego chirurga, poprzednika doktora Jekylla, ale misterna sieć pajęczyn niewątpliwie od lat pieczętowała wejście, a więc dalsze poszukiwania nie miałyby sensu. Nigdzie nie było śladu pana domu, żywego ani umarłego. Pól tupnął w kamienną posadzkę korytarza i mruknął, nasłuchując echa. Tutaj musi być pogrzebany. Albo uciekł, dodał adwokat i zbliżył się do drzwi wiodących na boczną uliczkę, by obejrzeć je z bliska. Były zamknięte. W pobliżu, na kamiennej płycie, leżał klucz, pokryty już rdzą. Od dawna nikt go nie używał, powiedział pan Utterson. Używał, powtórzył kamerdyner niby echo. Nie widzi pan mecenas, że złamany? Zupełnie, jak gdyby go ktoś przygniótł obcasem. Aha, zdziwił się adwokat i nawet na pęknięciu zdążył zarcewieć. Nic nie pojmują, Pól. Wracajmy do gabinetu. Wymienili pełne lęku spojrzenia. Bez słowa weszli na schodki i zerkając od czasu do czasu na nieruchome już zwłoki, poczęli dokładniej przetrząsać gabinet. Na jednym ze stołów zauważyli kilka szklanych spotków z rozmaitymi dozami białego proszku. Wyglądało to tak, jak gdyby nieszczęsny doktor Jekyll nie zdążył skończyć jakiegoś doświadczenia chemicznego, jak gdyby coś mu przeszkodziło. To ten sam lek, który mu ciągle znosiłem, powiedział Pól. W tej chwili czajnik zagotował się i począł głośno syczeć, co zwabiło poszukiwaczy w stronę kominka. Wygodny fotel przysunięto blisko ognia, nieco dalej, lecz w zasięgu ręki czekała gotowa zastawa. Nawet cukier był już w filiżance. Na półce stało kilka książek, jedna zaś otwarta na stoliczku z przyborami do herbaty. Pana Attersona zdumiały straszliwe bluźnierstwa wypisane ręką pana domu na marginesach dzieła teologicznego, o którym dr Jekyll wyrażał się z uznaniem. Dalsze poszukiwania zawiodły pod tremo. Pan Utterson i Pól z mimowolną trwogą spojrzeli w głąb zwierciadlanej tafli. Była jednak tak nachylona, że zobaczyli tylko różowy odblask na suficie, tysiączne iskry migoczące w szybach i lakierowanym drewnie szafek oraz własne, blade, przejęte grozą twarze. Panie mecenasie, szepnął kamerdyner, dziwne rzeczy widziało to lustro. Ale nie dziwniejsze niż ono samo, odszepnął pan Utterson. Policha. Urwał, jak gdyby mu tchu zabrakło, lecz rychło przemógł słabość. Policha było tu potrzebne Jekyllowi. Racja, panie mecenasie, racja, zawołał służący. Następnie przyszła kolej na biurko, gdzie na stosie porządnie ułożonych papierów znalazła się duża koperta zaadresowana ręką doktora Jekylla do pana G.J. Attersona. Adwokat złamał pieczęć i zawartość koperty wysypała się na dywan. Pierwszy arkusz był ostatnią wolą zredagowaną równie dziwacznie jak poprzednia, zwrócona autorowi przed pół rokiem. Była tam także mowa o śmierci lub niewytłumaczonym zniknięciu, lecz na miejscu Edwarda Hyde'a widniało nazwisko Gabriela Johna Attersona. Przełożył Tadeusz Jan Dechnel. Czytał Jacek Brzezowski.